Hej, witajcie wszyscy bardzo serdecznie z tej strony Slater. Zapraszam Was na piąty odcinek z gry Horizon Zero. Jesteśmy właśnie na tym festynie całym przed próbą. Lecimy od razu na próbę chyba. Chyba będzie od razu próba, nie jestem pewien, nie wiem. I tak, zmieniłem trochę politykę nagrywania filmów. Myślę, że będę nagrywać po pół godziny, nie będę przekraczał pół godziny klipu z tego względu, że nie będę mógł kilka filmów w jednego dnia wrzucić, więc myślę, że pół godziny to będzie optymalny czas na rozgrywkę. Dobra, lecimy. Za chwilę pobłogosławimy próbę. Ale najpierw powitamy gości. Od 2 lat cieszymy się pokojem Skardża. Czas odnowić więzi handlowe z Południkiem. Ci oto posłowie przybyli do nas pod sztandarem pokoju. Pokoju, już to widzę. Oto zwiastowanie wdzięczności sporządzone ręką Króla Słońca Awadu. Podły śmieciu! Hej, hej! Światłość jego... Schowajcie owoce! Wierni Nora, schowajcie owoce! Jam Oseram, nie Kardża, więc powiem krótko. 13. Król Słońce był morderczym ciulem. Serio mówię. Tyran i potwór, od co? Najeżdżał nas dla krwi i ofiar, dokładnie tak jak was. Moją siostrę porwali. Nienawidziłem Kardża. Ten 13. król nie żyje. Już 2 lata. A kto go ubił? 14. No? Nie dla rządzy władzy, a dlatego, że ktoś musiał przerwać okrutne rządy jego ojca. Tak! List, który czyta ten... biedny kapłan to przeprosiny. Prosto od 14. króla. Więc proszę, czy możecie go wysłuchać? Dziękuję. Oto zwiastowanie wdzięczności, sporządzone ręką króla Słońce Awada. 14. światłości promiennego rodu. Jest na... Matrona Tirsa tym razem posunęła się za daleko. Karcza. Nosi fokus. Taki sam jak mój. Jesteś pierwszą osobą, u której widzę fokus. Skąd go masz? Co? Nora? Nosząca jeden z nich? To niemożliwe. Twoje plemię lęka się ruin. Unika ich. Nie jestem jak inni Nora. Cóż, ty widać, nie? Skoro buszowałaś w resztkach świata metalu. Co się stało? Przepraszam. Awaria. Olin, poznajesz miejscowych, co nie? Wiesz, jeszcze wrócę. Czekaj. Nie, pomówmy później. Muszę iść. O, on jest na większym katu niż myślałem. Hej, masz takie samo cacko na głowie jak Olin. Od kiedy stały się takie modne? Ma na imię Olin? Kim on jest? I skąd ma jedną z tych rzeczy? To darmozjad, ale ma wysoko postawionych kumpli. Połowę czasu szuka artefaktów, a drugą pije i gra. A tę błyskotkę to chyba ją sobie gdzieś wykopał. Nosi na imię mnóstwo dziwacznej biżuterii. Nie obraża się. Tobie pasuje. Myślałam, że obrzucą twojego przyjaciela odpadkami. Ale uspokoiłeś ich. Dzięki. Nie sądziłem, że dam radę. Nora wciąż są wściekli na Kardża za krwawe łowy. I to nie dziwi. Nigdy nie widziałam podobnej zbroi. Nigdy nie widziałaś stali straży? No to zaprezentuję. Pleciona, dodatkowo wzmocniona, mocna, że zatrzyma piło zęba. Musi być. Straż to najlepsi ludzie króla. Zabójcy i ludzi, i maszyn w jednym ciele. Nawet taka wojowniczka Nora jak ty może sobie nie do końca poradzić. Z
tym całym żelastwem na sobie? No, trudno rzec. Moim zdaniem walka byłaby raczej wyrównana. Co jeszcze wiesz o Olinie? Naprawdę jest taki ciekawy? Zaczynam być zazdrosny. W sumie przeczesuje ostępy, szuka, kopie, a co znajdzie, sprzeda możnym. A jak nie szuka, to tropi. Dokładnie taki zestaw umiejętności musi mieć dobry przewodnik. Znam go od paru lat. Lojalny kompan, dba o rodzinę, potrafi całkiem nieźle wypić, lubię go. Ale poza tym niewiele wiem. Chcę cię zapytać o coś jeszcze. Jak chcesz. Ale będę się tu kręcić po błogosławieństwie. Może wtedy porozmawiamy? Nigdy nie słyszałam o krwawych łowach. Co to takiego? Twoje plemię ginęło na wojnie, a ty nic o tym nie wiesz? Zamknęli cię gdzieś? Co z tobą? Miałaś nadopiekuńczych rodziców? Byłam wyrzutkiem plemienia. Odrzucili mnie. A, tak. Słyszałem, że tak robicie. Dla mnie to okrucieństwo. Ale nawet wyrzutek Nora powinien wiedzieć o szaleństwie maszyn, co nie? Że z roku na rok są gorsze. Szalony król myślał, że jak przeleje dość krwi dla Boga Słońca, to uspokoi maszyny. Nie wyszło. Przez lata najeżdżał plemiona, brał ludzi na ofiarę. W tym moją siostrę. Nora walczyli mężnie, ale życia to nie wróci. Więc co się stało? Jak się skończyło? Syn Szalonego Króla połączył siły rebeliantów Kardża i wolnych ludzi Oseram. Razem dokonaliśmy cudu, wzięliśmy południk i zabiliśmy starego wariata. Teraz syn siedzi na tronie i mamy zmianę na lepsze. Za Avada nie ma żadnych ofiar ani niewolnictwa. Ludzie z różnych plemion goszczą w południku, są wśród nich nawet wygnańcy Nora. Odwiedź nas, proszę. Pojmali twoją siostrę i złożyli w ofierze? To straszne. Ha! Porwana? Tak. W ofierze? Nie. Na Erse trzeba więcej niż paru Kardża. Uciekła, a teraz jest kapitanem. Kapitanem całej straży. Pupilką samego Króla Słońca. Jak zdołała przeżyć? A, opowieść jest ciekawa, ale wymaga czasu. Może kiedy indziej, przy kielichu albo trzech? Albo odwiedź południk i poznaj ją osobiście. Polubicie się, obie jesteście dość... bezpośrednie. Skoro historia Kardża jest tak krwawa, to czemu im służysz? Poprzedni król i jego ludzie to rzeźnicy. Nowy władca chce pokoju. Nie ma w tym okrucieństwa. Poza tym Kardża nie tylko walczą, ale i budują. Choćby południk. Przy nim wszystko inne to zlepek drewna i kamieni. Powiedziałeś, że maszyny robią się coraz groźniejsze. Tak. Nie muszę ci tego powtarzać, co? Pierwsze słyszę. O, wybacz. Myślałem, że każdy to wie. Z tego, com słyszał, 15-20 lat temu maszyny nie były tak wściekłe, jak są teraz. Kiedy się zbliżał myśliwy, bały się i uciekały. Ciężko było je chwytać, ale nie niebezpiecznie. O ile było się sprytnym i uciekało z drogi. Aż wreszcie nadszedł dzień obłędu i wszystko się zmieniło. Dzisiaj, jak się do nich strzeli, maszyny warczą i prą na ciebie. Jeszcze parę lat i będą atakować ludzi na sam widok. Samo wyjście z domu będzie ryzykowne. A jakby tego było mało, wciąż pojawiają się zupełnie nowe rodzaje. Większe, mniejsze, lepiej uzbrojone. Jak piłozomb? Tak, pojawił się z 10 lat wstecz. Ale co parę lat przychodzi coś jeszcze gorszego, bez kitu. Więc co jest przyczyną? Nikt nie wie, a maszyny ci nie powiedzą. Chcę spytać o coś, o czym wspominałeś. No to pytaj. Powinnam iść na błogosławieństwo. Tak. Może nie powinienem tego mówić, ale widać, że odstajesz od tego ciemnogrodu. Znaczy, jesteś bystra, bez wątpienia zdolna i... No weź, spójrz na siebie.
O czym mówisz? Ty już wiesz. Jak będziesz kiedyś w południku, znajdź mnie. Pokażę ci to i owo, poprzedstawiam. Tam jest zupełnie inaczej. Tak czy siak też idę na to całe błogosławieństwo, więc... Do zobaczenia, może? Tak jest. Do zobaczenia, więc idź na ceremonię błogosławieństwa. Jest niedaleko, więc chyba raczej już próba będzie, się zacznie. Po tym błogosławieństwie oczywiście. O, cała masa ludzi przyszła. Błogosławieństwo się zacznie, gdy zbiorą się kandydaci. Gdzie jest moje miejsce? Eilo, zajmij swoje miejsce. Modlitewny lampion jest twój. Zrobiłam go dla ciebie. Kandydaci, przed każdym z was postawiliśmy lampę. Dzieło waszej matki. Na jej cześć zapalcie płomień. No, wychował nas Rost, więc może za Rosta. Ku pamięci Rosta i wszystkiego, co dla mnie zrobił. Wszechmatko, usłuchaj nasze prośby. Czym jest dziecko, jeśli nie łzą pełne nadziei matki? Gorącym płomieniem, co rwie przez stworza, niczym wiosenny wiatr. Żeglujący pośród chmur, wypełniający płuca, aby każdy z nas stał się ogniem wielkiego łańcucha miłości. Tam jest Olin. Mam do niego kilka pytań. Aha, już po błogosławieństwie. Bardzo szybko. Szczerze mówiąc. Dobra, pogadajmy z Olinem. Cześć, Olin. Znasz moje imię? A, Erend wygadał. Czemu wcześniej zachowywałeś się tak dziwnie? To przez ten festiwal. Naprawdę nienawidzę tłumów. Może udam się do... Nie unikaj odpowiedzi. Dobrze, tylko spokojnie. Nie mam nic do ukrycia. Nigdy nie widziałam nikogo z fokusem. Powiedz, gdzie go znalazłeś. W ruinach, na północ od Włości. Tak nazywamy kraj Oseram. Tam metal biegnie głęboko. Stalowe giganty na wpół zakopane w piachu. Zapomniane jaskinie wykopane w skałach przez przedwiecznych. Podoba ci się? Ja znalazłam swój w jaskini takiej jak twoja. W ruinach przedwiecznych. Jeśli kopałaś sama, wiesz tyle co ja. W ruinach znajdziesz odpowiedzi. A nie tu. Co tu robisz, Olinie? Na ziemiach Nora. Erend potrzebował zwiadowcy w drużynie i kompana do kieliszka. Tyle. Kogoś, kto nie pozwoli nikomu się zgubić. Kiedy to się skończy, wracam do wykopalisk. Mam zamiar znaleźć kilka zakopanych cacek na sprzedaż. Jesteś odkrywcą? Tylko kolejnym pionierem. Trzeba zapracować na okruchy. Ja to po prostu robię w służbie dworu króla. I tyle. Jak rozmawialiśmy, skrzywiłeś się. Zupełnie jakbyś cierpiał. Albo się bał. Czy Fokus coś ci pokazał? Niczego mi nie pokazał. Mówiłem. To kolejna awaria. Wciąż się zdarzają. Mój nigdy nie szwankował. A mam go od dziecka. To twój jest w lepszym stanie. Tutaj pewnie wręcz roi się od reliktów. Bo widzę, że wy, Nora, boicie się kopać w ruinach. Bo myślą, że ruiny są przeklęte. Ale ja tak nie uważam. Jeśli Nora myślą, że wiedza to przekleństwo, trudno. Nie rozumiem. Przecież mamy takie same urządzenia, a mimo to nie chcesz rozmawiać. Mam już tylu przyjaciół, ilu trzeba, dziewucho. Nie szukam kłopotów. Przywykłam do odrzucenia przez plemię. Myślałam, że jesteś inny. Ja bierz tego do siebie. Głowa do góry. Powinnaś... Spróbuj się dziś rozerwać. Jutro wielki dzień. Warto sprawić, aby każdy był taki.
Aha. Tylko czyli jutro będzie próba. Zajebiście, w końcu, kurde, tyle lat. Ona trenowała, ćwiczyła, przygotowywała się do tego wielkiego dnia. Mam nadzieję, że wypadnie na próbie bardzo dobrze. Zapiszemy sobie jeszcze tutaj szybko. Ręczny zapis wezmę, zrobię. Tego chyba raczej nie będziecie widzieć. O. Poszło, dobra. I lecimy do szałasu. Do domu. Bezmatka sól. Co powiedziałeś? Znać se wyrok rzutku i śnij o wygranej próbie. Nic więcej ci się nie uda. O, dom sypialny? Z tobą na straży? Pomyślałam, że to latryna. Ty, to ja... Patrzcie, patrzcie! Kto tu przyszedł prosto z dziczy? Wyrzutek bez matki! Widzę, że ciągle jeszcze masz bliznę po moim kamieniu. Radosne wspomnienie. Czasem niezły z ciebie dupek, Bast. Daj na luz. Aha, to to jest ten gościu, co w nas kamieniem jedzą. Widzieliśmy, jak gadasz z obcymi. Oni też nie chcą cię u siebie, co? O, nawet próbujesz ubierać się jak jedna z Nora. I tak nikt się nie nabierze. A więc tak to teraz z tobą będzie. Tak będziesz tu miała z każdym, kusko. Pochodzisz z dziczy, nie z serca matki. I na pewno nie powinno cię być na próbie. Czujesz to. Wiesz już, że przegrasz. Ha! Całe życie ćwiczyłem na próbę. Nie boję się ciebie. Niczego się nie boję. Tak. Siła jest cicha. Ty nie. Dobrze pamiętam, jak zrobiłem ci tę bliznę. Uwielbiam to wspomnienie. Za to ja pamiętam, jak inne dzieciaki zobaczyły w tobie potwora. Ale zakładam, że tę część historii akurat omijasz. Naznaczyłem cię wtedy piętnem hańby. Tamtego dnia poczułam się silniejsza. Poczekaj. Sam zobaczysz. Haha, jasne. To już nudne. Bast musi iść spać i basta. To ty się jutro nieźle zdziwisz, wyrzutku. Nie ja. Zamkniesz się w końcu? Bo to by mnie zdziwiło. Okej, okay, kto tu jeszcze jest? A, jeszcze można z nią pogadać. Dobra robota z Bastem. To powinno go uciszyć. No, przynajmniej do rana. Chyba się nie znamy. Jestem Aloy. O, wiem, kim jesteś. Zawody, no jasne. Pozostali ukończą próbę. Większość z nich. Ale wygrać? To sprawa między Bastem, tobą i mną. Vala. Miło cię poznać, Valo. Masz rację. Zamierzam jutro wygrać. Nigdy nie świętuj zwycięstwa, zanim je zdobędziesz, mała. Matka tak mnie uczyła. Teraz, jeśli pozwolisz, pójdę się trochę przespać. Planuję porządnie wypocząć, zanim cię jutro wdepczę w ziemię. Twoja prycza jest tam. Dobrze. Dzięki. Moja prycza. Śpimy. Twój pierwszy dzień w sercu matki. Co myślisz? Nigdy nie spałaś w dormitorium Nora. Zero prywatności. Wygody i rozrywki. Tak myślę. Wygoda nie jest zła. To jest słabość. Jakbym słyszała matkę. Zawsze możesz wrócić do życia w dziczy, jeśli musisz. Tymczasem wypocznij trochę. Zajebiście. Ukończyliśmy główną misję z sercem matki. Teraz, jak mnie mam, lecimy na próbę. Tak mówiłem na samym początku odcinka, że będzie odcinek trwał pół godziny. Jednak jeszcze chcę tą próbę ukończyć, więc
Może to jednak być trochę dłużej. Co sprawi, że się stąd wyniesiesz? Ale przychlast. Jewane, dobra, bierzemy strzały. Mamy ubić tutaj. Teraz będzie łatwiej. Ha, babcia. Jecha. Kurde, ale szybko rozwaliłem ich. A tu pan, patała jebane. Trofeum strzaskane, wyrzutku. Przyda ci się nowe. Ale tam dwóch rozwaliłem, więc powinien być drugi jeszcze. Czy nie? Kurde, nie ma. Dobra, muszę ich... No padaj, ty istot. Nie, dostał. Szybciej, no już! Dobra, mam trofeum. Co teraz? Muszę nadgonić. Dobra, biegniemy szybko. Kurde, oni są już... Już są daleko, daleko przede mną. Ciekawe, teraz czy mi się uda. Teraz wolno i ostrożnie. Musicie tylko ukończyć. Mamy jednego mniej. Wyrzutek dołączy? Była za mną! Wyglądała na moc. Okej. Jesteś ostatnia. Równie dobrze możesz sobie iść. Bast wygra, albo Vala. Ale zostaniesz wojowniczką, jeśli nie odpadniesz. Hej tam! To stary szlak! Dwoje zginęło tam rok temu! Rozpada się! Lepiej skończyć ostatnia niż martwa! Dam radę, kurde! Na wszechmatkę! Oszalała! Przecież ona tam zginie! Będzie coraz trudniej! Tylko wariat by tam szedł! A kto powiedział, że jesteśmy normalni? Jecha! Poprowadź! Nie widzę! Biegniemy! Szybko! No okej. Przestań się wlec! Muszę się postarać! Dogonimy ich! Nie ma wata! Zwariowała? Dobrze, doganiam ich! Wyrzutek ich dogania! Jak ona się tam dostała? O, skaczamy. To jest zajebiste, kurde. Skakanie o zużycie miny. Uśpiesz się, tak trzymaj. No, biegnij. Dobra. Zaraz ich tylko nie imę. Szykowałam się na to całe życie. Oni mieli plemię. Tak, dzicz bardziej przygotowają. Bądź doskonała! Daj mi dalej, dasz radę! Okej, nie mogę teraz dać się pokonać! Mam ją! Nie wygrała!
masz ust! Wyrzutek? Zwycięzcą? Nigdy! Bo jest już wojowniczką. Udało ci się. Jak wy wszyscy, kiedy złożycie swe trofea na ołtarzu? Ale to Aloy. Niegdyś wyrzutek. Teraz wojowniczka. Wygrała próbę. O kurwa. Trzymać ich, zanim dotrze tu reszta! Co? Nie możemy zostać! Tu jest wyjście! Ale oni wciąż strzelają! Nie mogą strzelać, jeśli nie żyją. Zajmij ich. Ja znajdę dobry kąt. Bast! Bast! Idziesz? No pewnie. Dalej! Już! No kurwa, jebana zasadzka, nie? Gdzie oni są? Tutaj. Kurde, jest ich za dużo! Odpaliny. Nie pokonamy ich! Yeah! Headshot. Nie damy im rady! Kurde, albo nic nie mam. Jest! Headshot. Następny. Mędy. Świerce jeźdźcom! Następny. Są za silni! Jaki za silni? Dajemy radę. Szybko! Biegiem do ślizganki. Zabić wszystkich! Żadnych świadków! Mają zginąć! Trzymać się razem z tym. Okej. O nie! Kolejni! Dobra, pierwsze co to... Oj, coraz ich więcej! Jeszcze... Ale pizda. Patrz, prawie mnie rozjebali. O, gdzie mnie tu atakuje? Jest! Okej, mamy przynajmniej wywar. Następny pał. Uwaga, jest ich więcej! Padać pizdy, kurwa. Przeszukujemy ich wszystkie rzeczy, bo to kurde... Te eliksiry nam dają i strzały przy okazji, więc to jest zajebiste. Kto nas strzela? Śmierć bluźnierką! Dostał? Śmierć na jeźdźcom! Okej. Są za silni! Nie powstrzymamy ich! Gdzie? To był twój błąd. Śmierć bluźnierco! Zespadły. Jest za dużo! Jeszcze raz. Nie pokonamy ich! Dobra, gdzie oni są jeszcze? Tutaj jest ich dwóch. Trzeba spolić czas. I szczerze. Okej, jeszcze jeden. Kurde, nie trafiłem. Dobra, padli. Pięknie. Kurde, jeszcze ich więcej jest, no. Ja jebie. Teraz, w dół, póki mamy szansę. Wracaj!
i ja. I Bas też. Niedobrze. A, patrz. Dobra. Kurwa. Gim pizdo. Dobra, nie mam już amunicji. O, poziom nowy był przyjemny. Dobra, jeszcze jeden został. Zajebiście idzie. Nadchodzi noc! Kurwa, jak już to nadchodzi ciemność. Fuck. Żegnaj, kurcze! Chodź tu. To jest twój koniec! Pizdo, gdzie ty tam ucieka? No, padł. Zajebiście. Spalcie to i do roboty. Wedle rozkazu. Przeżyj! Ona umiera! Ha!
zabrać ją. To bluźnierstwo. Powinna być przy matce. Wydostać. Potrzebuję fokusa. Nie. Rost mnie ocalił. Musieli mnie znaleźć, zanim się wykrwawiła. Ale czemu nikogo tu nie ma? Gdzie ja jestem? Dobra, zdobyliśmy nową misję Łono Góry. Próbę przeszliśmy, jednak coś poszło nie tak. Wpadliśmy w zasadzkę przy tym. Zabili Basta i tą drugą dziewczynę. Zapomniałem, jak ona się nazywała. Vala? Coś takiego. Dobra, na tym sobie zakończymy oczywiście. Menu w tej chwili jest niedostępne. Okej, dobra. Czyli nie mogę rozesłać punktów. Dalej pójdziemy sobie już w następnym odcinku. Widzę, że znowu mi się kamera rozładowała. Będę musiał chyba za każdym razem ją podłączać do prądu, a nie na baterii trzymać. No dobra. Dzięki wszystkim za uwagę. Jeśli odcinek się spodobał, oczywiście łapka w górę. Jeśli nowych użytkowników, oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. Komentujcie też. Na razie, trzymajcie się i do następnego odcinka.